Siemaneczko, oglądacie 70 już materiał z Assassin's Creed Odyssey. Tak, to jest ta mapa, którą będziemy eksplorować. Sporo tu jest do roboty. Ale tu mamy jeszcze Mistrzowie Areny. Zadanie. Przepraszam bardzo. Gross. You want to fight someone in the arena? Aha. Więc to niekoniecznie chcę tutaj walczyć i robić to samo. Więc nie, ale... Fine by me. Tutaj było... Nie, to tego nie będziemy robić, dobra. Myślałem, że to coś jeszcze... Aha, bo tu jest Mistrzowie Areny, zadanie. Tego nie będziemy robić. W takim razie... Aha, bo tu woda jest widzicie, nieodkryta też. W takim razie przeniesiemy się gdzieś, gdzie moglibyśmy jakieś zadania zrobić. Tutaj widzę, wszystko jest poblokowane. Przydałoby się tutaj uderzyć. A to też jest zamknięte. Tu mamy misję Rogata, wycieczka. Minotaur na siłę. O kurczę, wiecie co? Idziemy tutaj. Dobra, po drodze będziemy szli, zwiedzali wszystko. A tu jest pięknie, patrzcie tu. Mistrzostwo. Dobra. W takim razie pójdziemy tam pieszo. Jak jest tutaj wszystko pomblokowane. Daleko nie jest, to tam dotrzemy raz. No i co, będziemy standardowo robić jakieś misje na początku. Ze 2-3. Może więcej. Patrzcie, jaka tu jest woda genialna. Ja pierdziu. Coś wspaniałego. O, płyń, panie, szybciej. I co, może sobie pożyczymy łódeczkę, tylko że tutaj chyba nie można na tej łódce płynąć. A da się. Okej, okay, super. No, ta grecka woda jest po prostu cudowna. Tu mamy jakąś lokację. Wiecie co, może to już zrobimy, to... Tym bardziej, że tutaj mamy tylko 3 strażników, 4. E, 5. I should be extra careful in this area. A tutaj się nie da wejść, dobra. Brak strzał, o cholera. Muszę je zrobić. Malaka. Dobra, to sobie pozbieramy. Nie wiem, chociaż ten przyszedł tutaj, ja pierdziu. Nie mamy cholera strzał, ja cię pierdziu. O, shit. Strzała wybuchająca, ogłuszająca, zatruwająca, ogniowa. Koszt. Ale zdzierstwo. Gdzie co? Dwóch tu przyszło, no nie wierzę. Go!
Trzeba by się chociaż jednego wyeliminować. Kobieta jest, ale i jaja. Stęka jakby miała orgazm. Dobra. Dwóch najemników żeśmy pokonali. Jaki jest nasz cel tutaj tego, tej lokacji? A, już zrobione to jest, tak? Tak. Skarb i zapasy. Dobra, puszczamy tą miejscówkę. Pójdziemy dalej. Do miasta, tam jest kilka zadań. No to wio. Oj, 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 oj. O cholera, co to było? Jaki czad. Ej, tego to się cholera nie spodziewałem, żeby nam łódka się rozsypała. O, ho, ho, patrzcie tu. Ale te samolotki to są kurwa gówno warte. Już to mówiłem raz i powtórzę chyba, powtórzę jeszcze raz, bo nie każdy na pewno oglądał. Pancerz, który możemy kupić, kosztuje 80 sztuk tego surowca. 80 sztuk, ja mam 32. I ten pancerz jak kupujemy, no to trochę kupujemy kota worku, bo może nam wypaść rzadki, czy ten fioletowy, albo legendarny, ten złoty. No i też nie mamy pewności, że ten przedmiot, który kupimy, jest lepszy od tego, który nosimy, więc jakieś nieporozumienie. Dobra, never mind. Aha, tu jest kowal. To nie jest to. My musimy tam dalej płynąć. Sprzedajmy to. Trochę drachm się przyda. Co, chyba sprzedałem nawet odnowiony, nie, to zmykański hełm. No to chyba trzeba będzie, aha, bo tu miałem coś sobie podmienić, wiecie co, to na razie to zostawię. Bo tu, to był jakiś chyba pas był taki w miarę sensowny. O, o kurczę, pieczone. A to mam odporności na taki wręcz 18%. Uhu, hu, hu, hu. O kurde. No to nie, no to nie będziemy tego zmieniać, bo to jest całkiem fajne. Rękawice gladiatora. Aha, to zdobyłem chyba, to jest z zestawu. To zdobyłem od czciciela. Na arenie. Ulepszenie, mamy 52, to może poczekamy na 53 poziom, to byśmy sobie tutaj, dobra. Tak się składa, że chyba tam nie przebiegniemy. Ale tutaj sobie możemy konia wziąć.
No tutaj nie ma nic do roboty. Aha, bo ja się wracam. No tam jest. Tam jest ta. Ja widzicie. W tym kierunku ośmigam. Tam musimy iść. No dobra. Pozwiedzamy trochę wyspę. Widoczki są piękne. Nie ma co się śpieszyć też. Jak już nagrałem 70 odcinków, to jeszcze nagramy te 10 czy 15. Chyba dobrze idziemy, nie? Tak, tutaj śmigniemy. Odważna ucieczka. Chciałbym to odblokować, żeby mieć tutaj możliwość szybkiego powrotu. O! Jak miło. Ciekawe, ile tych przedmiotów jest. One się chyba nie odnawiają. Ej, koń zdech. One się nie odnawiają, więc de facto jakaś tam pewnie ograniczona liczba jest. Dobra, idźmy na górę. Back, stay back. I'll jump. You don't have to do this. There's always something to live for. No, not for me. I've got nothing. I am nothing. This isn't even armor. It's my mother's third favorite serving tray. I'm a failure. A failure! You look like a warrior to me. Even warriors feel fear. There's no shame in it. Fear helps us survive. It's temporary, but honor is not. You'll find no honor jumping off this building. Only death. Talk to me. Honor. Yes. My village. We're poor. We get little trade, fewer visitors. We're dying. I was chosen to kill the Minotaur, hoping it would make us famous, put us on the map, save us maybe. But look at me. I'm no Minotaur slayer. I got robbed by a tiny tour guide my first day here. Minotaur slaying isn't for everyone. Even if you go home without the beast's head, there will be another way to save your village. You're right. All I have to do is lie to everyone. Do not put words in my mouth. Why not? They're good words. My people are kind and loving and somewhat dim. Really? Hard to believe. I just have to make them think I've killed the Minotaur. Our village will become a shrine to me. The new Theseus. Maurice the Magnificent. Slayer of the Minotaur. We would prosper again. Sounds like a dream. A dream where people care about my village. Trade with it. That's a dream worth having. A little convincing. Like a regal, conquering Minotaur killing hero. Best steal the Pefka leader's shiniest armor. Oh, and a leader weapon. Something I can say I pride from the Minotaur's cold dead hands. Cold dead hoofs? Don't worry. I'm here to help. Good. 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 Is there anything else I can tell you? An axe that looks like you've looted it from the corpse of a Minotaur. Is there a merchant for that in Pefka? When I first arrived, I heard rumors of a legendary axe being kept in Fort Lato. That's where you'll find what I need. What's so special about this axe? They say Theseus touched it. Twice! I'm sure Theseus handled many axes in his time. Well, yes. But he touched this one twice.
Now that's the sort of axe you'd expect a Minotaur to wield. I've heard enough. I'll find you an axe and armor worthy of a true Minotaur slayer. Just don't jump. I wouldn't think of it. No dobra, gdzie mam to zrobić? Odważna ucieczka. Dobra, tutaj mamy jakąś lokację. Kuźwa, kundel mnie blokuje. Oj, wiecie co, coś czuję, że tutaj nam dużo w tym odcinku nie zrobimy, bo tu jest ta twierdza. No tam nam zajmie pewnie z 15 minut. Dwa zadania, jak zrobimy, to będzie góra. No chyba, że ukradniemy tylko to. To tu mi się tutaj świeci na żółto. Muszę całą lokację zaliczyć. Shit. O matko. O matko. Kurde, przesrane. To jest ogromne. Jeszcze tu na 50 poziomie ktoś idzie, cholera. I ten gostek nam nie przeszkadza w sumie, no ale dobra. Ale spróbuję go się też. O, to był kapitan. Ej, coś... Ciekawe. Nie będziemy tutaj, wiecie co, alarm by się przydał tylko wyłączyć. Chociaż zwróciłem na siebie uwagę. Jak to na mapie wygląda? O, shit. A! Czyli mamy tutaj jakby... dwa miejsca, które muszę zwiedzić. No to kurczę. O, shit. Shit. Nie chcę się wdawać w walkę jeszcze z tymi... najemcami, bo nie mam czasu. Tylko się zastanowić, a tam jest alarm. Kurczę. Cholera, dwóch idzie, shit, trzech. Ajajaj. Maybe the bird flew away. I'll take you down easy. No to właśnie rozpętałem piekło. Właśnie rozpętałem piekło. Just die.
więc ja nie muszę z nimi walczyć. Spróbujmy tutaj uciec. A, sygnał chce, cholera, wróć. Szybko. Dobra. Nice. Dobra, tutaj mamy dwie skrzynie. A to może tam za chwilę pójdziemy. Idziemy tutaj. Tutaj mamy co robić. Tam się później wrócę. Nie zabiję typa? Dobra. Tak, tu mamy skrzynię. This is the axe the man from the roof wanted. It's pretty heavy. I wonder if he could even lift it. Dobra, tutaj mamy wszystko. Kto mnie tam zobaczył? Cholera, nie zginął. Jaki czad. Dobra. Teraz się tam wrócimy. A, tutaj jeszcze jest skrzynia. Czy to jest raczej skarb? Skarbiec właśnie. Nie skarbiec, skarb, tylko skarbiec. Uuu, 4000 drachm, szkło. Obsydianowe. Dobra, wróćmy się tam teraz, pozbierajmy to i możemy się sobie wynosić. Ale to dosyć szybko poszło, trzeba przyznać. Tutaj możemy zobaczymy, co w środku jest. Cholera, nie trafiłem. Znaczy nie zginął typ, a szkoda. Cholera. Dobra, 100%. Możemy spierdzielać stąd. O cholera. Nie no, to ty. Miałem nie walczyć, ale praktycznie sobie pasek życia stracił ten najemnik. Dobra, możemy stąd spieprzać. A nawet szybko nam poszło to. Myślałem, że dłużej. Okej, super. Dobra, tu jeszcze musimy znaleźć pancerz chyba, tak? Dom przywódcy w lato.
Jest historia inaczej opowiedziana, ale praktycznie robimy cały czas to samo, czyli albo kogoś tam bijemy, mordujemy. Inna gadka, robimy cały czas to samo. To w tej grze takie po prostu no średnie, nie? No tutaj coś czuję, że będzie grubo. Oj. Shit, kto tam kuźwa jeszcze jest? Na 55. Tu musimy wykraść. Aj, trzech gości jest, bo tutaj siedzi. Ale pech. Dobra, tutaj chcę tylko to pozbierać, co się da. A, bo to nie jest tutaj. Tutaj mamy skarb. Uwaga, bo tu idzie. Gatek. Ten skarb to chyba nie jest ta lokacja, no. Tu też coś mamy na górze. Described. It is shiny. Now I have both items the man on the roof needs to bring glory back to his village. I better get these to him before he actually jumps. Dokładnie. Chłopak się rozmyśli, jeszcze skoczy. Dobra, jedno zadanie mamy z głowy. Dwie dosyć duże miejscówki. And I have everything you need to successfully lie to your people. Oh, fantastic! And fear not, friend. This is a lie that will save my people. It'll put us back on the map. Well, can I have my items now, please? Of course. The axe and the armor are yours. Just turn around for a second while I change. You look heroic, like a warrior who could kill a whole family of minotaurs. Really? You're not just saying that. I mean it. Even I'm a bit intimidated by you now. Wow. It's okay, guys. I'm a hero now. I'm coming down. I feel pretty heroic. Aba, super. Misja wykonana. Spoko. Wiecie co, jak już tu jestem, to pójdziemy tutaj, żeby to sobie odblokować minotą na siłę. Dziesiąty trzeci poziom, wow.
Nie mam czasu walczyć z tymi najemnikami. Muszę sobie odblokować ten punkt szybkiej podróży. I robimy teraz drugie zadanie. Are you ready for honor, for glory, for certain death? I'm ready for two-thirds of that. Then you seek combat with the Minotaur! I can't see any labyrinths or golden balls of string, but if there is a Minotaur to be fought, I'm listening. Then listen well, my observant friend. If you slay the Minotaur, you would be Theseus reborn, and you'd get to take home the prize of Fefka! Your Minotaur must die. Sounds like we have another contender! Naprawdę? It's time for the trials of the Minotaur! Będziemy walczyć z Minotaurem? I'll do your trials. Pre-trials! I'll do your pre-trials. But then the Minotaur's head is mine. Fantastic! Don't forget to collect tokens of success from the Trial Masters to prove your victories. Ugh, another champion here to save us all from Pefka's long queues and overpriced Minotaur merchandise. Ah, may I introduce my wife, Cori? A rare beauty and so... so loud in front of my new friend. Please, Leandros. There are more important things than glory. Not everyone with a sword seeks glory. Family comes before all else. Exactly, Mystios. That's what I keep telling this cowardly slime in the shape of my husband. Hey! It's our daughter. Your daughter? Amara. She ran off days ago. I'm sure she's just fine. Don't worry about Amara. Not when there's a Minotaur to slay. Grrr! Slash! Slash! Big fight! Lots of blood! Think of the fame, Mystios! Think of winning the prize of Pefka! Please, trust me, champion. Nothing is what it seems in Pefka. Solving one problem may just solve all the others. Go, my legendary friend! The pre-trials of the Minotaur await! Oh, Matko. Three members for Minotaur hunting party. A, widzicie, mamy dwa zadania. O matko i córko. Otrzymano kilka zadań. Czekajcie, teraz pytanie. Okej, tutaj coś jest. Wstępna próba celności, wstępna próba siły, wstępna próba wytrzymałości. Minotaur na siłę. Dobra, mamy tutaj coś takiego. No czekajcie, to pójdźmy tutaj, odblokujmy sobie ten punkt. Zaraz będziemy robić zadania. Bądź ciekawy jestem, czy będziemy walczyć z takim Minotaurem w tej grze. Mam na myśli w podstawce, bo wiem, że w dodatku jest Minotaur do bicia. Czekajcie, bo ja już wlazłem. Cholera, to nie tutaj. Była taka frakcja w Heroes of Might and Magic 3, gdzie właśnie był Minotaur. Pamiętam, że mój kolega zawsze grał tą frakcją. Tam były też czarne smoki. Chyba Gorgona była jeszcze tam.
Ale frakcja całkiem fajna. Te smoki były naprawdę mocne. Minotaury też. Dobra, mamy tą lokację odkrytą. Znaczy, punkt tylko, tak? Patrzcie, jak stoję. Jedną nogą na głowie, a drugą w powietrzu. Jak tu przyszedłem, to może zmienimy sobie kolejność. A, dobra, tak to jest najbliżej. Wstępna próba siły. Powiem wam, że niewiele nam zostało. No jeszcze kilka odcinków na pewno, ale już większość rzeczy mamy zrobione. Cieszę się, ale z drugiej strony trochę smucę, bo gra fajna jest. Szkoda ją opuszczać. No ale nie będę przecież wiecznie grał w jedną grę. I tak przypuszczam, że nikt nie wytrzyma tyle odcinków. Mamy skarb, tak? A nie mogę rozmawiać. Aha, bo mnie ci ścigają. Ja pierdzielę. Muszę z nim porozmawiać, inaczej. O cholera, jakie to jest głupie. Niepotrzebnie kradłem tą skrzynię. Zaczekamy, żeby się sytuacja uspokoiła, zaraz z nim pogadamy. Challenger, you are here to have your feeble frame crushed in my pre-trial of strength, yes? My feeble frame might be harder to crush than you think. So brave, pretending you have a chance against a warrior as strong and handsome as me. We may fight for my token, yes, but maybe you would prefer to remain uncrushed and buy my token instead. Nie, 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 nie. No. We fight. Are you sure you would not prefer to spend your shiny drachmi? We fight. Then let the crushing begin. You should have bought my token, yes? Very good price. Now you must pay a new price. Death! I will use your bones to pick your other bones from my teeth. Później zdążył. What am I feeling? What is this? The shame of defeat. This is defeat? Winning is better. Yes, the token of strength is yours. Have a wonderful day and please don't hit me again. I need all of the trial tokens. No, no to mamy chyba próbę strzelectwa, tak? Próba wytrzymałości. Stay away, potential champion. You, I warn you, pay to pass this trial, potential champion. The trial of endurance has seen more deaths than all the other trials combined. O cholera. Drunk when they jumped? Actually, yes. Very unprofessional of them.
Should you survive the champion's dive, you'll need to retrieve my trial token from a chest in the darkest depths of the water below. Your token will be mine. No, please, I urge you. Pay me for my token. The watery dangers you must otherwise face to retrieve it are too great. You won't get one drachmi from me. I'll do the trial. If an excruciating underwater death is what you desire, who am I to stop you? Remember, you'll find my token in a chest at the bottom of the lake. I'll be waiting for you at the water's edge in the extremely unlikely event you survive. How exactly does going for a swim test my ability to slay the Minotaur? Minotaurs work in mysterious ways. Seems like a lot of hassle for a token. Looks like I'll have to get wet. No ta skrzynia jest... Aha, tutaj dwie? Ale to chyba o to mu chodzi. A, to już? Liczę na to, że będę musiał... Ale to nie jest to. A, widzicie, to nie jest to. That's what I'm looking for. A, na szczęście nie jest tak daleko. Dobra, wracamy, bo to już robi niebezpiecznie. Fajne te próby, tylko że... Mogli tę jaskinię zrobić głębszą trochę, nie? Strasznie dużo się tlenu zużywa. Używając tego przyspieszenia. Próba celności to wiadomo będzie strzelanie z łuku. No niestety tylko dwa zadania damy radę zrobić. What trouble have they gotten into now? Their mother's going to feed me to that damned Minotaur. This must be the pre-trial of accuracy? Hmm? Oh, yes. This is the pre-trial of accurately finding my Malakas sons. Your sons? This doesn't sound like a trial. Have you tried raising sons? It's perhaps the greatest trial of all. Only by completing the world-famous and totally legitimate pre-trial of accurately finding my sons can you proceed and face the Minotaur. So, if I find your sons and make sure they're safe, you'll give me your trial token? You'll get my token and my eternal gratitude. I'll find your sons and pull them out of whatever trouble they've stumbled into. They usually hide in the fields behind me. May I suggest you prepare yourself mentally and physically? This will be your greatest trial yet, brave warrior. Don't worry. I'll make sure your sons come home safe. You must find all three of them. And hurry, there's only so long my wife will believe they're off praying at the temple. Matko. Dobra, używamy Ikarosa. Found him. There he is. Dobra, to tyle, tak? Poczekajcie, bo tamten jest najemnik. Spalimy te przy okazji. Go home to your father and do as he says, or I'll tell the Minotaur where you live. But I hate you, No nie.
prostu wytrzymałe, cholera. Dobra, podpaliłem to. Oh shit. Jaki kurde fuksior. Czekajcie, bo ten dzik tutaj jest, a ja nie mogę się leczyć przez to, widzicie? Ale pech. You're safe. Go home. And listen to your pater when he calls for you. Yes, sir. Sorry, sir. I still need to find the trial master's other sons. I'm not done. Go away now. I'm not even in here. Everything you brought was really expensive. So my father will probably kill you. I'm sure. Home. Now. And that's the last of the sons. Better head back to the trial master. No i czekajcie, bo ten kuźwa idzie znowu. Nie mam czasu no to, żeby jeszcze tutaj walczyć. A ewentualnie spróbujmy gościa zajść od tyłu. No cały czas walczymy z tymi samymi przeciwnikami. Sporo się otrzyma tutaj, otrzymuje fantów. W sumie warto bić tych najemników. My sons, you brought them home. You are right. They are little shits. I can't believe they listened to you. Consider the trial of accurately finding my sons complete. Of all my victories, this is the one I'll be most remembered for. That's all three tokens. Better meet Leandro. Przyznam szczerze, że myślałem, że raczej będziemy strzelać z łuku. Mnie to na siłę, to tyle. Dobra, to tyle. Dojna krowa, o. Ale to zadanie sobie dokończymy w następnym odcinku, bo nie mamy już teraz czasu, żeby tego robić. Widzicie, jedno zadanie wykonujemy, a pojawia się kolejne, więc... On tak to wygląda, ale w sumie dobrze. Bo gra jest fajna, więc czemu miałbym ją kończyć? Widzicie co, może zrobimy tu jeszcze to... Chociaż z drugiej strony, jak tam pójdziemy, to może się okazać, że tam jest zadanie. Może to zrobimy, co? Na koniec. I won't let you any closer. Stay back from the side. Stand. Przywódca pokonany. Także możemy spierdzielać. Pójdziemy jeszcze do tego kowala. Już z drugiej strony to nie wiem po co, no ale dobra.
Zobaczmy, czy coś jest tutaj wartego uwagi, żeby założyć. To wszystko słabe jest. Kurczę, przedmioty wypadają na 50 poziomie. A jest 52, już się przestraszyłem, że... że przedmioty będziemy mieli z 50 poziomu. No to średnio dla mnie. U, 53 poziom. Dobra, może sobie coś ulepszymy. Bo mamy 53 poziom. To sobie posprzedajemy może. $221,000 mamy. O, to nie ma grawerunku. A, już mamy 2% do wszystkich odporności, to, czyli ten grawerunek się nam ulepszył. Okej. Okay. Dajmy to 10 do zdrowia. Niech będzie. To się na razie nie opłaca. Ale 54, bo 55 poziom wpadnie, to sobie ewentualnie to ulepszymy. Sporo surowców, kurczę, marnujemy na to. No dobra, niech będzie to, że sobie ulepszymy. Dobra, to tyle. Kolejne zadanie się nam pojawiło. Dojna krowa. Tutaj mam jeszcze rogata wycieczka. To mistrzowi areny to zostaje, ale tak generalnie mapa nie jest jakaś aż tak bardzo wypchana. No tutaj mamy tych zadań w sumie srocz. Matko. I tu jeszcze dwa. I tu jeszcze pewnie się coś pojawi. Dobra, moi drodzy, dzięki za grę. To tyle. Mam nadzieję, że materiał się wam podobał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Piona.